Dramatyczna sytuacja w Chinach. Chiński kryzys wpłynie na Polskę i świat. Chinese businesses are warning of the severe impact of Shanghai's prolonged lockdown. There are signs of growing tension in Shanghai after a video emerged of a confrontation between police and people being forced out of their homes as the city enters its third week of lockdown. 要始终坚持动态清零总方针不动摇，时不我待，坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。 Pogłębianie czy zwiększanie lockdownów, zwiększanie ich represyjności uderza bardzo mocno w chińską gospodarkę. Jeżeli się nie otworzą, czeka je katastrofa gospodarcza. Witajcie! Chińczycy dosłownie całkowicie zamknęli jedno ze swoich największych miast. Mowa konkretnie o Szanghaju. W mieście żyło do tej pory 25 milionów osób. Każda z nich została objęta lockdownem. Ponieważ, jak raportuje chiński rząd, wybuchło tam nowe, a zarazem największe ognisko pandemiczne. Jednak sposób, w jaki zrobiły to chińskie władze, jest bardzo nieodpowiedzialny. Wiele ludzi dosłownie nie może liczyć na dostawy jedzenia, ponieważ to może być dostarczone tylko pod drzwi. Taka usługa też swoje kosztuje i nie zawsze jest realizowana w odpowiedni sposób. Tyle tylko, że spowodowało to straszne problemy w samym Szanghaju, bo tych ludzi trzeba wyżywić, oni wszyscy siedzą w domu, więc nie wychodzą, trzeba dowieźć im jedzenie, tego jedzenia zaczyna brakować. Wszystkie aplikacje, czy też firmy logistyczne, czy te gastronomiczne, no mają problem z dowiezieniem tego jedzenia, z przyrządzeniem go i wynikają z tego ogromne kłopoty. Przede wszystkim kłopoty, no zwyczajnie z głodem. It's 5:59 right now, so the daily grocery rush begins right now, but it's mostly futile these days. I'm covering for 300 yuan, now it's down to 47 yuan. Because everything was so out of the process and still cannot went through the order. Wydaje się, że apogeum tak zwanej polityki zero COVID przypadło na pierwszą połowę kwietnia, gdy zamknięci w mieszkaniach zostali m.in. mieszkańcy Szanghaju. Japońska firma Nomura ocenia jednak, że jeszcze w zeszłym tygodniu całkowitym lub częściowym lockdownem było objętych nawet 45 miast o populacji liczącej łącznie blisko 400 milionów ludzi, wytwarzających przy tym prawie 40% PKB Chin. Warto podkreślić, że pomimo niemal zerowej umieralności, Pekin realizuje swoje dotychczasowe cele bez jakiejkolwiek powściągliwości. Najbardziej absurdalnym faktem zdaje się być to, że obecnie więcej Chińczyków umiera z uwagi na zamknięcie i rosnące koszty życia, niż faktycznie ze względów pandemicznych. Na chwilę obecną, chociaż jeszcze nie czujemy skutków tego, co się dzieje w Chinach, tak to może się zmienić dosłownie w przeciągu miesiąca. Ja już kilka filmów wcześniej ostrzegałem Was o nadchodzącym kryzysie, który spotęguje inflację i jeszcze bardziej uszczupli portfele Polaków, ale wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się skali chińskiego lockdownu. Dobrym przykładem jest chociażby blokada portu w Szanghaju, a konkretnie dane, jakie trafiły na Twittera odnośnie korku, który utworzył się w pobliżu miasta. Ja Wam jeszcze tylko dodam, że port w Szanghaju jest największym portem na świecie pod względem obrotu towarowego. Jeszcze nigdy w historii nie czekało tyle statków na rozładunek lub załadunek. A to chyba bardzo dobrze obrazuje powagę sytuacji. Nie jest to jednak jedyny czynnik ukazujący, że w Chinach pomimo organizacji hucznej olimpiady zaczyna dziać się coraz gorzej, a kryzys już dosłownie depcze nam po piętach. It's going to have a major impact. What we're seeing now is that there's a lot of goods that are just stuck in China. They can't get out. I mean, if you want to get your goods to export them, say from the port near Shanghai, you can't get them out because you can't even get the drivers to come and bring your goods to the port. So it's a huge logistical issue at the moment that they're facing. And some analysts are saying that it could cause a logistics snarl that would be even worse than last year and the year before. So it could be very serious. Zatem w dzisiejszym materiale pokażę Wam, co się dzieje teraz w Chinach i dlaczego jest tak źle, jak ten kryzys wpłynie na świat oraz nasze lokalne podwórko. Rzucimy też okiem na najnowsze informacje dotyczące chińsko-rosyjskich relacji, ponieważ to także bardzo ważny temat. Zatem to tyle tytułem wstępu, zapraszam Was na dalszą część materiału.
Słuchajcie, po najnowsze informacje ze świata i geopolityki zapraszam Was na mojego Instagrama. Staram się tam z Wami dzielić tym, co najważniejsze, a także możecie tam nieco więcej dowiedzieć się o mnie i o moim kanale. Jeśli natomiast lubicie planszówki, polecam Wam też moją grę planszową Globalista. To geostrategiczna gra wojenna, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób. Z Waszych opinii wynika, że bardzo Wam się podoba, za co serdecznie Wam dziękuję. Część elementów jest drewnianych, więc z pewnością będzie się Wam grało bardzo przyjemnie. Grę znajdziecie na moim sklepie globalista.pl. Są tam też ramki polskich i zagranicznych miast, w tym także tych ukraińskich. Co do mojej gry mobilnej, nieco ponad 1000 z Was bierze aktualnie udział w beta testach i z tego co piszecie, gra Wam się bardzo podoba. Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc w testowaniu. Już niedługo będzie dostępna dla wszystkich. A teraz czas już na odcinek. Obecna fala pandemiczna w Chinach pojawiła się już na początku marca, ale jej punkt kulminacyjny przypadł właśnie na połowę kwietnia. Choć w państwie środka praktycznie nie odnotowuje się zgonów, rząd w Pekinie prowadzi politykę całkowitego braku zachorowań, a ludzi zamyka w mieszkaniach lub wysyła na zbiorowe kwarantanny. Niestety nie ma tam litości dla nikogo i niczego. Eksterminowane są nawet zwierzęta, które były w domach osób z pozytywnym wynikiem testu. Szanghaj to jedno z najbogatszych chińskich miast. Na co dzień żyją tam dziennikarze i zachodni inwestorzy, więc to, co się dzieje w mieście, jest i tak względnie łagodne w porównaniu do tego, co się dzieje na prowincji. A tak jak Wam mówiłem, niemal 40% chińskiej populacji objęte jest twardymi restrykcjami. Sytuacja żywieniowa mieszkańców ciągle się pogarsza i co gorsza, są już liczne ofiary tej polityki. Ale chiński rząd twierdzi, że w ten sposób ratuje życie milionów ludzi. Rzecz w tym, że nie wszyscy uważają to rozwiązanie za słuszne, a to koniec końców prowadzi do coraz większych napięć i do niezadowolenia. Initially it was working and buying egg, and in the city of Shanghai that's kind of crazy. Most of the day is occupied with trying to secure food and water supplies, other essentials. There's a lot of rising frustration. There's also a lot of young people who are willing to step up. Problem żywieniowy, ale też ogólne niezadowolenie to dopiero początek, ponieważ w tle tli się też problem z zatrudnieniem i perspektywą znacznego spowolnienia rozwoju gospodarczego, które przez chiński rząd używane było do propagandy sukcesu. I choć jeszcze teraz wzrost sięga 4,8% i wyprzedza oczekiwania ekonomistów, tak wynik ten w nadchodzących miesiącach zostanie znacząco zredukowany. Ludowy Bank Chin poinformował w piątek na swojej stronie internetowej, że obniży stopę rezerw obowiązkowych dla wszystkich banków o 25 punktów bazowych ze skutkiem od 25 kwietnia. Ma to uwolnić około 530 miliardów juanów, czyli 83 miliardy dolarów dodatkowej płynności, która zdaniem banku centralnego przyda się w walce ze spowolnieniem gospodarczym, ale jednocześnie może być czynnikiem napędzającym inflację nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Niepokojący zdaje się być także rosnący trend chińskiego bezrobocia. Pamiętajmy, że wzrost chociażby o 1% to w rzeczywistości, patrząc na chińską populację, zmiana w zatrudnieniu dla nieco ponad 13 milionów ludzi. To mniej więcej tak, jakby nagle wszyscy Czesi w jednym momencie zakończyli swoją pracę. Nie sposób, żebyśmy sami tego nie odczuli. I niestety, ale odczujemy. W końcu korelacje można zobaczyć w dotychczasowych zmianach poziomu inflacji w Polsce. Są one w pewnym stopniu skorelowane z tym, co się dzieje w państwie środka. Down south goes offline, Guangzhou, Shenzhen. If Shanghai continues to stay offline, if another area goes offline, then you will start to see massive global effects in the supply chain, and they won't be easily resolved. And those global effects will lead to people all around the world paying more for goods. Not just paying more, but companies won't have revenue. It's not going to be pretty. Przedłużające się zakłócenia w światowej fabryce prawdopodobnie podsycą wzrost cen na całym świecie. Inflacja w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa od 40 lat, a na całym starym kontynencie wygląda to coraz gorzej. Teoretycznie scenariusz ponownego zamknięcia chińskiej gospodarki mógłby być ostatecznym ciosem dla światowej ekonomii, bowiem ta już niemal całkowicie by się załamała. Chiny są jednym z największych dostawców surowców na świecie.
wysokie pozycje zajmują w produkcji niemal wszystkich kluczowych zasobów. Te jednak nie są dostarczane, a łańcuch dostaw po raz kolejny został przerwany. Warto podkreślić, że schodzi się to z czasem, gdy wstrzymany został handel z Rosją, a ona sama ograniczyła dostawy surowców potrzebnych chociażby do produkcji samochodów. Carmakers say they may have to halt production with their suppliers in the city unable to produce parts. For consumers, we'll see delays, we'll see prices increase for some of these goods because of this logjam of goods that are not able to be produced or not able to get out of China. Z Chin płyną też inne, coraz gorsze informacje. W pierwszym kwartale 2022 roku spadła produkcja półprzewodników w tym kraju. Dodatkowo lockdown Szanghaju może przyczynić się do tego, że już w maju prace będą musiały wstrzymać fabryki także w innych regionach Chin. I tym sposobem kryzys goni kryzys. Źle jest także w rolnictwie, deweloperce, ale i w wielu innych dziedzinach. Co więcej, światowe fundusze zaczęły wycofywać się z chińskich inwestycji, sprzedając w marcu akcje notowane na giełdzie w Hongkongu o wartości ponad 7 miliardów dolarów. Źle też jest na trzeciej największej giełdzie świata, czyli giełdzie w Szanghaju. Now, the Hong Kong market actually closed at its lowest point in 6 years, and that's because of more makeshift testing centers that have been popping up all over the country. W ciągu ostatnich 2 miesięcy fundusze inwestycyjne pozbyły się również 14 miliardów dolarów w chińskim długu publicznym i zmniejszyły swoje udziały w kredytach. Te informacje przekazała agencja Bloomberga. Sami Chińczycy wydają coraz mniej i boją się inwestować, a to tylko przyspiesza ekonomiczne procesy destabilizacyjne. Oczywiście głównym czynnikiem, który potęguje problemy Chin, to przeciągająca się wojna rosyjsko-ukraińska. I temu aspektowi musimy się przyjrzeć nieco uważniej, ponieważ interpretacja ruchów Pekinu jest nadzwyczaj istotna. W połowie marca rosyjskie media podały, że Rosja i Chiny chcą zintegrować wymianę swoich danych finansowych, żeby ominąć system SWIFT, od którego część rosyjskich banków odcięto w ramach sankcji za atak na Ukrainę. I chociaż jeszcze do integracji nie doszło, istnieje cień szansy, że Rosja faktycznie uzależni się tutaj od Chin. Getting excluded means these banks can't execute financial transactions, meet obligations, or receive payments for exports, practically disconnecting a large part of Russia's economy. But China could help out here too. There was speculation that perhaps China's rival system, the cross-border interbank payment system, could provide something of a lifeline to Russian banks. Jednocześnie 13 marca chińskie MSZ przekazało, że sankcje USA wobec Rosji są niedopuszczalne i wydano nawet oficjalne oświadczenie, w którym potwierdzono, że współpraca rosyjsko-chińska będzie pogłębiana. Zatem państwo środka z ewentualnego sojuszu wcale nie zrezygnowało.任何形式的单边制裁和长臂管辖，依然有着清晰的历史逻辑，具有强大的内生动力。两国人民的友谊坚如磐石，双方的合作前景十分广阔。不管国际风云如何险恶，中国双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。 Jednocześnie ciągle zaogniana jest kwestia Tajwanu. Tutaj Chińczycy, podobno z uwagi na prowokacyjne działania USA, zorganizowali nagle kilka dni temu ćwiczenia wojskowe, które wystraszyły międzynarodową społeczność. Dodatkowo chiński rząd ogłosił we wtorek, że podpisał Pakt Bezpieczeństwa z Wyspami Salomona, krajem południowo-wschodniej Oceanii. Zachód oraz Australia obawiają się, że Wyspy Salomona zostaną zamienione przez Chiny na bazę militarną, co znacząco zwiększy wpływy Pekinu w regionie Pacyfiku. We understand that the Solomon Islands and the PRC are discussing a broad security-related agreement building on recently signed police cooperation.
Despite the Solomon Islands government's comments, the broad nature of the security agreement leaves open the door for the deployment of PRC military forces to the Solomon Islands. We believe that signing such an agreement could increase destabilization within the Solomon Islands and will set a concerning precedent for the wider Pacific Islands. I choć z jednej strony Chiny mają liczne problemy, to mimo tego, tak jak sami widzicie, ciągle rozwijają armię oraz własne wpływy na świecie. Mimo że Chiny na wojnie Rosji z Ukrainą tylko tracą, tak w dalszej perspektywie mogą na tym sporo zyskać, o czym wystarczająco głośno się nie mówi. Otóż najważniejszą rolę odgrywa tutaj uzależnienie Rosji od chińskiej waluty. Ta zaczyna już sprzedawać swoje surowce w juanach, a sam biznes przerzuca się na walutę z państwa środka. W zasadzie to duży problem. Rosyjskie banki odnotowały gwałtowny wzrost liczby kont utworzonych w juanach. Tak wynika z artykułu Rzeczpospolitej. Od początku roku wielkość środków na rachunkach w chińskiej walucie wzrosła około 8-krotnie, co powoduje, że Rosja od Chin coraz bardziej się uzależnia. A ta pseudoprzyjaźń opłaca się tylko jednej ze stron i działa trochę jak kroplówka, która ma podtrzymywać przy życiu Kreml tak długo jak tylko się da, ponieważ to destabilizuje sytuację na świecie. Cokolwiek się nie stanie i jakkolwiek się ten konflikt zakończy, to Rosja wyjdzie z tego osłabiona, a na dodatek izolowana, czyli czytaj, wpadnie i tak w ręce Chin. Niebezpieczne może też okazać się to, co pisze państwowy chiński dziennik The Global Times. Pojawił się tam artykuł pod tytułem „Czy Europa jest przygotowana na 10-letnią wojnę na własnym kontynencie?”. Można tam wyczytać, że wskutek imigracji, kryzysu żywnościowego, energetycznego i światopoglądowego Unia Europejska rozpadnie się w najbliższych latach, a to byłoby dla Chin nadzwyczaj opłacalne, ponieważ Europa na dobre stałaby się strefą starcia o wpływy między nimi a Stanami Zjednoczonymi. Jak zatem sami zdążyliście zauważyć, istnieją dwie możliwe drogi, jakimi może w najbliższym czasie podążyć państwo środka. Być może obecne kryzysy na jakiś czas je osłabią. A z drugiej strony to może być nawet celowa gra, która finalnie przybliży Chiny do roli hegemona. Dajcie znać, która z tych dwóch opcji ma dla was największy sens. Ja natomiast dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.